bardzo, całuję rączki. Oczywiście, proszę pana. Czy napiją się panowie wódeczki? Tak zapytasz, chamie pierdolony. Czy napiją się panowie wódeczki? I wódeczka musi być zimna i gęsta. Jak sok z pizdy. Elegancko jest, szefie, elegancko jest. No. Powiesz jeszcze jedno słowo, cię zajebie. Najciekawsze historie opowiada się przy stole. Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i zabiorę cię w niezwykłą podróż kulinarną. Smacznego! Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w jednym z najdłuższych, jeśli nie w najdłuższym odcinku Smacznego, jaki dotychczas się pojawił, ale nic dziwnego, ponieważ dotyczy on produktu, który ma w naszym kraju naprawdę długą historię. Jak długą? O tym usłyszycie za chwilę. A ponieważ tych informacji, które usłyszycie i które są niezwykle ciekawe, jest naprawdę wiele, to nie będę tutaj nadmiernie przedłużać. Natomiast chciałam serdecznie powitać was w nowym roku, roku, w który mam nadzieję upłynie wam pod znakiem smacznego. Jednym z moich tegorocznych postanowień jest większa aktywność, jeśli chodzi o podcastowanie. Dlatego jeśli dotychczas nie subskrybowaliście mojego podcastu, to gorąco was do tego zachęcam, bo naprawdę będzie się dużo działo. Kolejny odcinek już za tydzień, następny za 2 tygodnie, a kolejny za 3. Także mam nadzieję, że uda nam się przez cały rok utrzymać tak dużą częstotliwość, ale już nie przedłużam, bo dzisiaj zabieram was do krainy miodem i wódką płynącej. A to wszystko ze względu na to, że 13 stycznia obchodziliśmy Dzień Polskiej Wódki. Dlatego z tej okazji wybrałam się do Muzeum Polskiej Wódki w Centrum Praskim Koneser w Warszawie, gdzie rozmawiałam z przewodniczkami Nataszą Korczak oraz z Karoliną Zieleń-Rak. Naszą rozmowę zaczęłam od chyba najbardziej kontrowersyjnego pytania, czyli jak to jest z tą wódką? Czy faktycznie wymyślili ją Polacy, czy może jednak Rosjanie? Jeszcze się taki mądry nie znalazł, który by na to pytanie odpowiedział w taki sposób, żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości co do jakby wiarygodności tej odpowiedzi. Także my zawsze mówimy, że wszystkie dowody, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że pierwsza wódka była polska, ponieważ sztuka destylacji została do Europy, można powiedzieć, sprowadzona dzięki uczonym arabskim, którzy się osiedlili na południu Hiszpanii, gdyż te Hiszpanie byli uprzejmi podbijać. I dzięki uczonym arabskim, dzięki księgom, de facto kto o destylacji dowiedzieli się mnisi, tak? Oni te księgi tłumaczyli z arabskiego, dowiedzieli się, czym jest destylacja i postanowili spróbować tej wiedzy, można powiedzieć, zastosować ją w praktyce. Później ta sztuka destylacji dalej się rozprzestrzenia po Europie na wschód, tak? Czyli z zachodu na wschód, co by wskazywało na to, że z terytoriów dzisiejszych Niemiec przyszła do Polski, a stamtąd była przekazywana dalej. Ja dodam też, że na potwierdzenie tej teorii, o której powiedziała Natasza, przypominamy w muzeum, albo generalnie po prostu o tym mówimy, bo może nie wszyscy wiedzą, że pierwszy zapis słowa wódka w ogóle takikolwiek jest właśnie zapisem polskim z ksiąg z Sandomierza. Ktoś sprzedawał ziemię i opisując mały staw, który znajdował się na tej ziemi, użył słowa wódka i to jest zapis z 1405 roku, więc jesteśmy pod tym kątem przed Rosjanami. Przepraszam, ktoś nazwał staw nazwą wódka? Tak, tak. Mała woda, więc zrobił to sobie do wódki, bo pierwsze wódki też nie były alkoholowe, ale to może w następnej kolejności. Dodam też, że niestety oczywiście ten zapis nie sprawia, że możemy sobie rościć prawo w 100% na międzynarodowej arenie do tego, żebyśmy przed Rosjanami. No i dodam też, że oczywiście Rosja jest troszeczkę większym krajem niż Polska, więc ich marketing troszeczkę lepiej działa, jeśli zapytasz o to obcokrajowca. Jak mogliście przed chwilą usłyszeć, to nie samą wódkę zawdzięczamy krajom arabskim, ale pokazanie nam procesu destylacji, który to z kolei może służyć do znacznie wyższych celów niż tylko otrzymywanie alkoholu. Destylować można wszystko. Destylować można każdy produkt. Można destylować rośliny, można destylować warzywa, owoce, produkty zboża, produkty odzwierzęce. De facto wszystko, tak? I produkt tej destylacji to będzie właśnie destylat. Nam się najczęściej ten destylat kojarzy, można powiedzieć, z alkoholami, tak? Natomiast sam proces, on nie prowadzi de facto zawsze do powstania alkoholu, tylko do takiej esencji z tego produktu, który może być różnoraki, który byśmy destylowali, tak? I stąd właśnie to, co Karolina powiedziała, że pierwsze polskie wódki to były destylaty bezalkoholowe.
tak? Wódka od wody, czyli tak jak już wspomniałyśmy, zdrobnienie. I to były właśnie destylaty na bazie ziół, owoców, warzyw, różnego rodzaju roślin, produktów odzwierzęcych, które miały działanie, znaczenie lecznicze. To były tak naprawdę takie eliksiry, medykamenty, które w rozumieniu, według stanu wiedzy naszych przodków, miały, można powiedzieć, możliwość uleczenia każdej możliwej choroby, każdego schorzenia. Czy to była jakaś, że tak powiem, przypadłość na ciele, czy na umyśle, czy problemy z urodą, tak? Były wódki, które miały pomagać na usuwanie piegów z twarzy, przywracać utracone piękno i tak dalej, i tak dalej. Także pierwsze wódki to były destylaty bezalkoholowe, tak? I w takim rozumieniu słowo wódka funkcjonowało tak naprawdę do XVII wieku. Ale dodam, że to nie jest nic aż tak odległego, bo nawet teraz, jak się przejrzy część przepisów, no różnych, to istnieje coś takiego jak woda różana, woda pomarańczowa. To wtedy w dawnej Polsce tej 14-15 wiecznej nazwalibyśmy wódką różaną i wodą pomarańczową. Dokładnie. Bo chodzi o tego typu myślenie o produkcie, czyli destylat z jakiegoś produktu. Ekstrakt, dokładnie, rozcieńczony wodą. Dopiero później zaczęliśmy do tego dodawać gorzałkę bądź okowite, czyli tak naprawdę wywarno z przefermentowanych zbóż, najczęściej później też ziemniaków. I dopiero w XVII wieku Polacy zaczęli ujednolicać słowo okowita, gorzałka i wódka ze sobą. Wcześniej były to osobne kwestie, na pewno pod względem ilości alkoholu w danym produkcie. Czyli gorzałka, okowita to były jakby określenia służące na nazwanie właśnie alkoholu wysokoprocentowego, to znaczy takiej wódki w rozumieniu naszym dzisiejszym, w dzisiejszych czasach, a wódki to były właśnie te destylaty bezalkoholowe. Tak, także to było bardzo duże rozróżnienie i to jest bardzo często taka szokująca informacja dla naszych zwiedzających. Najczęściej ja wtedy mówię, że widzę po prostu po oczach, że im się grunt właśnie spod nóg usunął, bo jak to wódka bezalkoholowa i w ogóle o co chodzi. Ale tak faktycznie było. I tak jak Karolina wspomniała, dopiero w XVII wieku te trzy określenia, wódka, gorzałka, okowita, zaczynają funkcjonować jako synonimy. Tak? A okowita może jeszcze wyjaśnimy, od czego te słowa, tak? No bo wódka już wiemy, że zdrobnienie od woda. Nie ma nic wspólnego z COVID-em oczywiście. Nie, na szczęście nie. Okowita od akwawite, czyli po łacinie woda życia, a gorzałka od gorzeć, czyli przepalać, de facto destylować. Co ciekawe, nie tylko nasza wódka jest kojarzona z akwawite, czyli tutaj z wodą życia, bo podobna jest etymologia słowa whisky. A biorąc pod uwagę, że życie jest bardzo cenne, wręcz można by powiedzieć bezcenne, nic dziwnego, że wódka nie należała do tanich trunków. Miód pitny, piwo, one były znacznie tańsze niż wódki. Wódki w ogóle pierwsze, które pijano w polskich dworach na przykład, albo którymi się raczono w polskich karczmach, to były tak zwane wódki gatunkowe. To dzisiaj byśmy uprościli smakowe, powiedzmy, tak? Upraszczając to nazewnictwo. Czyli te wódki były z dodatkami różnych ziół albo przypraw. I na przykład była wódka z dodatkiem cynamonu, który jak wiemy zawsze był bardzo drogi. I ta wódka na przykład za jeden garniec, czyli tak około 3,5 litra, ona kosztowała 14 zł. To brzmi powiedzmy niedużo, ale brzmi musimy niedużo, pamiętać o skali. A pamiętajmy, że na przykład beczka piwa to było około 5 zł. Beczka to jest około 160-170 litrów. Czyli a garniec tak około 3,5. To było w cenie Coca-Coli. Teraz może tak być. Tak, po procent podatku cukrowego na pewno. Dodam, że dla zbudowania sobie właśnie jakiejś skali w głowie, przeciętny pracownik budowy zarabiał wtedy, murarz powiedzmy, zarabiał około 50 groszy dniówki. Tak. A mówimy teraz o jakich czasach? Mówimy teraz o XVII-XVIII wieku. Okay. Tak, mamy, nasze muzeum jest bogate w aplikacje multimedialne, tak. I jedna z nich zawiera właśnie taki cennik z karczmy warszawskiej z XVIII wieku i tam są te ceny podane. One są podane w złotówkach, żeby to troszeczkę uprościć. No i tam właśnie jest pokazany taki fajny przelicznik, jak te alkohole między sobą się sytuowały cenowo. I jest też tak bardzo obrazowo podane, że cena za jednego konia to było 80 zł, tak? Czyli jeden koń to było 80 zł, a garniec tej wódki cynamonowej to było 14. Czyli za jednego konia można sobie było, powiedzmy, kupić tam 4-5 garnców tej wódki cynamonowej. No to jaki to jest przelicznik? Jak sami słyszycie, wódka kiedyś nie jest tą samą wódką co dziś. Przede wszystkim ze względu na nasze podejście do niej. Już teraz możemy za dosłownie kilkanaście złotych kupić wódkę i niektórzy uważają, że jest to doskonała okazja, żeby się napić. Żeby się napić i to czasami niestety bez umiaru. No właśnie, i między innymi stąd wziął się stereotyp pijanego, pijącego absolutnie bez umiaru Polaka. Ale czy tak było zawsze? Czekaj na telefon. Na razie. Pić. Pić, pić. Pić to trzeba umieć. Wiesz co, synek, ty już nie możesz kiżyć, rozum ci odbiera. Pogorzale. No to. Nie pamiętasz? Siedzimy w karo, wszystko umówione, a ty do nich na żarły się napiły, to wypierdalać.
ten stereotyp takiego pijanego Polaka i Polaka pijącego w bardzo dużych ilościach takie mocne trunki jest dla nas bardzo krzywdzący i też nie do końca zgodny z prawdą, ponieważ też wiemy z różnych przekazów literackich, przede wszystkim historycznych, że Polacy wcale nie pili najwięcej w Europie, że mieliśmy naprawdę, można powiedzieć, godnych tutaj rywali, w cudzysłów to słowo ujmując, w postaci Anglików na przykład, czy Niemców, tak? Nie mówiąc już oczywiście o Rosjanach. Oczywiście, jak najbardziej, więc ja jak najdalej chciałabym od tego odejść. I jeszcze, bo ja z kolei, jeden z moich ulubionych cytatów to jest cytat z Napoleona i brzmi on: być pijanym jak Polak, tudzież pić jak Polak. I też niestety aktualnie on funkcjonuje w sensie pejoratywnym, czyli jak najbardziej dla nas negatywnym, a korzenie, jakby pochodzenie tego cytatu jest jak najbardziej dla nas pozytywne. To był dla nas komplement. Chodziło o to, że wsławiliśmy się umiejętnością, można być konsumpcji alkoholu, takiej odpowiedzialnej, tak? Polscy żołnierze podczas jednej z bitew napoleońskich, bitwy pod Friedlandem, dzięki temu, że pili z umiarem, następnego dnia byli w stanie wstać, pójść do walki i odeprzeć znienacka, można powiedzieć, przypuszczone natarcie Rosjan, tak? Czego Francuzi nie byli w stanie zrobić, ponieważ dzień wcześniej była biesiada, no i Francuzi się popili tych polskich wódek, no i się okazało, że one są jednak troszkę mocniejsze niż wino, więc być pijanym jak Polak, to znaczy tyle, że pić po prostu, ale z umiarem, i powiedział to sam Napoleon Bonaparte. Więc my, tak jak powiedziała Karolina, staramy się naprawdę docierać do faktów, docierać do sprawdzonych informacji i nie kierować się tymi stereotypami. Poza tym my chyba jako pierwsi proponujemy degustację wódek u nas w muzeum, gdzie degustacja, no nie ukrywajmy, najczęściej kojarzy się z innymi alkoholami, tak? Z winem, z koniakiem i tak dalej, i tak dalej. My proponujemy degustację wódek. Często jak państwo zwiedzający kupują bilety, to są tacy przerażeni troszeczkę, że Jezu, wódkę będę degustował i w ogóle, więc koleżanki uprzejmie tłumaczą, że to są porcje degustacyjne, po tam 15 powiedzmy mililitrów i podczas tej degustacji mają szansę dzięki naszym kolegom, koleżankom barmanom dowiedzieć się, w jaki sposób tę wódkę powinno się degustować, w jaki sposób powinno się ją konsumować i właśnie te stereotypy sobie troszeczkę odczarować, bo one, jak najczęściej bywa ze stereotypami, są bardzo, bardzo krzywdzące. No właśnie, to skoro już o konsumpcji mowa, to przejdźmy do części praktycznej, chociaż właściwie w sposób dalej teoretyczny, chyba że jesteście przygotowani do degustacji, macie odpowiednie rekwizyty ku temu. I uwaga, przed Wami Piotr Milczarek, który działa jako barman w barze 3/4 znajdującym się na terenie Muzeum Polskiej Wódki w Koneserze. No i zaczniemy nieco przewrotnie, czyli jak nie należy pić wódki. Wiele można o tym powiedzieć, jak nie należy pić wódki, ponieważ jakby kreatywność ludzka nie zna granic i tak naprawdę z tyloma sposobami, rytuałami czy innymi sposobami, żeby zaczarować tą wódkę, spotkałem się wiele razy. Na pewno należy zwrócić uwagę na ilość oraz też na to, w czym podajemy tą wódkę. Różnie bywa. Legendarna Lorneta i Galareta to już troszeczkę nie ta objętość, jaka powinna być przy spożywaniu wódki. To ty jako specjalista, czyli człowiek, który zawodowo zajmuje się tutaj serwowaniem alkoholu, to jak twoim zdaniem taką wódkę należy serwować, żeby była ona podjęta w taki godny jej sposób? Zacznę tutaj od temperatury. Jeśli chodzi o temperaturę, dużo osób uważa, że najlepsza wódka to jest taka zmrożona, najlepiej jak już jest ruska zima. Tak, dokładnie, gęsta już, że tak powiem, małe sopelki już można z niej wyjmować. No jest to błędne podejście, ponieważ tak niska temperatura chowa nam wszystkie smaki, które się w środku znajdują. Dlatego optymalna temperatura do picia to jest około 6-8 stopni, czyli taka lekko schłodzona lodówka, na pewno nie zamrażarka, natomiast jeżeli mamy już jakąś dobrą gatunkową wódkę, no to fajnie by było, żeby ją spróbować już w temperaturze pokojowej, czyli 18-20 stopni, bo w tej dopiero temperaturze jesteśmy w stanie wydobyć wszystkie smaki i zapachy. Najwięcej tego poczujemy. Okej, skoro już wiemy, jak nie należy pić, to zastanówmy się, dlaczego zaczęliśmy pić w sposób niewłaściwy, czyli dlaczego zaczęliśmy wódkę intensywnie chłodzić. No właśnie, to jest taki stereotyp, który się gdzieś utarł, że wódka musi być zmrożona, kropka.
I już jakby nikt tutaj się za bardzo w to nie zagłębiał. No. Ja mam taką teorię, że to się gdzieś wzięło, utrwaliło w naszej polskiej mentalności gdzieś w latach 70., 90., gdzie po prostu były różne jakości tych wódek. I rzeczywiście, jeżeli trafiła się wódka taka ogólnodostępna, która była tej gorszej jakości, no to należało ją zmrozić, żeby móc być w stanie ją w ogóle wypić. Mhm. No ale to jest... Jak tak patrzę szybko sobie tutaj na kalendarz, jakieś 50 lat temu, od tego czasu wiele się zmieniło i te wódki mają okej jakość, w takim najgorszym przypadku jest to okej jakość, ale też wspaniałą i bardzo dobrą. Więc tutaj należy już od tego odejść, bo mówię, to jest nie tyle co... Tracimy całą tę wartość tego alkoholu, który spożywamy, jeśli chodzi o wartości smakowe. Dodatkowo można tu jeszcze powiedzieć, że trochę krzywdzimy siebie jako nasze, jako człowieka, jako nasze ciało, ponieważ taka wódka zmrożona, minus 20-30 stopni, no to jest strasznie duża różnica temperatur między naszym ciałem a tym płynem. Niszczymy sobie przełyk, tutaj gardło, krzywdzimy siebie i polską wódkę. No to co, brudzia? O. Romek! Ciepła. Zośka! Kurwa, ja zaraz kogoś wypierdolę z tej roboty, no. Kto podał ciepłą wódkę? Przecież pan prezes lubi ciepłą. Od dzisiaj nie lubię! No właśnie, polską wódkę. Bo dzisiejszy podcast jest przede wszystkim o polskiej wódce, nie tylko o wódce jako takiej. Dlatego, że mam wrażenie, i nie tylko ja, ale również moi rozmówcy, że polska wódka wciąż jest niedostatecznie przez nas doceniana. Wciąż mamy chyba taki kompleks, że rzeczy zagraniczne są lepsze i niejednokrotnie jest to oczywiście prawda. Natomiast w przypadku wódki absolutnie nie mamy się czego wstydzić. Jednak zanim pójdziemy do sklepu i zamiast kolejnej butelki whisky, bourbona, koniaku, czy nawet wina sięgniemy po wódkę, po polską wódkę, zastanówmy się właściwie, czym polska wódka jest, abyśmy przypadkiem nie dali się nabrać. Musimy sobie rozgraniczyć, ponieważ my w muzeum, bo to może jeszcze nie padło, jesteśmy Muzeum Polskiej Wódki pod względem chronionego oznaczenia geograficznego Polska Wódka, czyli wódki, która jest robiona od początku do końca w Polsce. Robiona od początku do końca w Polsce, mam na myśli zboże, które, z którego wódka jest robiona, wyrasta na polskiej ziemi, czy ziemniaki, z których jest ta wódka robiona, też wyrastają na polskiej ziemi. Potem jest spirytus robiony w polskiej gorzelni, czyli na polskiej ziemi ta gorzelnia się znajduje. I następnie rektyfikacja również jest w Polsce. Wtedy mówimy o polskiej wódce pod kątem chronionego znaczenia geograficznego polska wódka. Jeśli chcemy wiedzieć, czy na pewno pijemy polską wódkę według tych kryteriów, to zachęcam do szukania na butelce napisu po prostu polska wódka, bo taki napis producenci umieszczają i jest to oznaczenie, które mówi o tym, że ta wódka została zrobiona według właśnie takich kryteriów w Polsce. Duża część wódek, która wydawać by nam się mogło, że ma jest polska, ponieważ ma na przykład polskiego właściciela, nie jest robiona w Polsce. Albo polską nazwę, tylko dokładnie. I wyłącznie, tak? Więc musimy rozgraniczyć dwie ważne kwestie, tak? Tak? Polska wódka według definicji i stąd my jesteśmy Muzeum Polskiej Wódki, tak. Bo opowiadamy o takich właśnie produktach, tak jak Karolina wspomniała, a polska wódka w rozumieniu takiego, nie chciałam powiedzieć przeciętnego człowieka, ale tak? Kowalskiego. No, ale, tak, no okej. Okay. Czyli wódka, która ma polskiego właściciela. No niestety, tak? W większości przypadków to dzisiaj tak nie wygląda. Niestety wiemy o tym, że część producentów robi takie rzeczy, jak sprowadzanie spirytusu nawet z Brazylii, spirytusu z melasy, który nie ma nic wspólnego z polskimi surowcami i to miesza dopiero z polską wodą, czy rektyfikuje w Polsce. To nie będzie polska wódka według tej definicji, o której my mówimy, ale to nie będzie też ten smak, o którym my walczymy, o te 500 lat tradycji, bo jeśli mówimy o tych pierwszych biesiadach, które właśnie bazowały na wódkach robionych ze zbóż polskich, czyli żyto, jęczmień, pszenica. Owiec, pszenica, no to, czy później pszenżyto, no to zdecydowanie melasa nie ma z tym za wiele wspólnego. Czy chociażby to, że zdarza się tak, że producenci sprowadzają same zboża z innych krajów i już je prawda, przetwarzają w Polsce, to też nie będzie polska wódka, więc jeśli chodzi nam o polską wódkę robioną w Polsce, to zachęcam do tego, żeby szukać na butelce napisu polska wódka, bądź ewentualnie jesteśmy za granicą Polish wódka, ale na pewno nie zabawy słownej stylu wódka robiona w Polsce, wódka z Polski, wódka w polskim stylu, to wszystko jest coś, co ma brzmieć podobnie i zachęcać nas do myślenia o tym, że jest to chronione znaczenie geograficzne, a tak naprawdę jest to marketingowa zabawa z i prawem. Wprowadzanie w błąd. Dokładnie. De facto, tak? Jeszcze tylko dodam, że niektórzy producenci umieszczają na swoich butelkach oznaczenie, takie logo w zasadzie, tak. Ono jest okrągłe, w środku są kontury mapy Polski, jest napisane produkt zgodny z definicją, tak? Czyli chronione oznaczenie geograficzne i to dokładnie. Jest już takie, może być 300% pewności,
pewności, że kupujemy produkt zgodny z definicją polskiej wódki, ponieważ tak naprawdę to od nas, konsumentów, od naszych wyborów zależy to, jak ten rynek będzie się kształtował, tak? I to jest, wiecie, to jest podobnie, wydaje mi się, jak z tymi pamiątkami, które przywozimy z wakacji, tak? Jest takie, gdzieś tam słyszałam fajne powiedzenie, że nieważne dokąd pojedziesz, polecisz na wakacje, to i tak pamiątki przywieziesz z Chin. No więc właśnie tak być nie powinno, prawda? Chcemy do Warszawy, przywieziesz oscypka. Tak, coś ten decyduje. Więc właśnie nie chcielibyśmy, żeby tak było. Mhm. Ale kto o tym decyduje? My, konsumenci, ponieważ to my kupujemy. Więc zachęcamy do tego, żeby kupując dany produkt, w naszym tutaj, nasza rozmowa dotyczy alkoholu, więc kupując daną wódkę, żeby spojrzeć, tak, co jest napisane na tej butelce, z jakiego surowca ta wódka powstaje, poszukać tego napisu, poszukać tego chronionego znaczenia geograficznego, no ponieważ to jest ważne, tak? Tak samo jak chcielibyśmy, jadąc, nie wiem, do Włoch czy do Francji, kupić sobie magnes na pamiątkę, który został zrobiony tam, w jakiejś manufakturze, jest to rękodzieło, a nie przywieźć, no, jakąś pamiątkę z Chin. Tak? Albo ichniejsze wino, a dokładnie, nie właśnie chciałam to wino powiedzieć. Wyprodukowane gdziekolwiek. Że no chronione właśnie znaczenie geograficzne, wszyscy kojarzymy parmezan czy inne rzeczy, mają też właśnie produkty alkoholowe i są oczywiście przecież szampany, które kojarzymy, są whisky. Whisky też ma chronione znaczenie geograficzne. Kojarzymy te alkohole i w Polakach budzi to pewnego rodzaju szok, że Polska też ma taką rzecz jak właśnie whisky. Tak. I jest to nasza, wydawać by się mogło, pospolita wódka, ale ta wódka ma niesamowitą historię, niesamowitą tradycję i warto, żeby miała to chronione znaczenie geograficzne, które ma od 2013 roku. A odpowiadając jeszcze na pytanie ekskluzywne, zapytam, czy wódka, którą na przykład dostają osoby, które wygrywają Oscara, dostają w prezencie, wydaje się wódką ekskluzywną, twoim zdaniem? Tak sądzę. Taką wódką jest wyborowa Exquisite. Wyborowa Exquisite była, dokładnie, była rozdawana chyba w 2003 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, jako jeden z giftów, które się dostaje w giftpakach, gdy jest się oczywiście w tej szczęśliwej grupie osób, które dostają Oscara. Więc nie my. Się, że... więc wydaje, ale my możemy sobie tą namiastkę ekskluzywności kupić w sklepie. No podobnie, jeżeli chodzi na przykład o różne wydarzenia kulturalne, tak? Tak. Przy okazji, której była ta wódka serwowana, mam na myśli wyborową w tej chwili, mało kto wie, że ona już w latach 30. była serwowana na przykład podczas wyścigu Formuły 1 w Monako, Monte Carlo, nie kierowcą oczywiście, nie, tylko raczej na bankiecie albo na party po oglądającym. Była też serwowana podczas lotów na pokładzie Concordów, tak, jako taki właśnie ekskluzywny alkohol, żeby uczcić, że tak powiem, ten moment. Także mamy się czym pochwalić, zdecydowanie mamy się czym pochwalić i ta definicja polskiej wódki, ona naprawdę nie została wysana z palca, to nie jest jakaś abstrakcja, tylko to jest odwołanie do tradycji, a ta tradycja produkcji wódki w Polsce ma 500 lat z hakiem. Nie wiem, jak ten hak jest duży, jak powiedziałam. Więcej niż nasza demokracja, więc... tak, można, może być, więc o czymś to świadczy, tak? Chodzi o to, żeby podkreślić, że w Polsce wódki nie produkowano z buraka cukrowego, z trzciny cukrowej, z ryżu, ani z marchewki, tylko właśnie z konkretnych zbóż i później z ziemniaków, tak? Od XVIII wieku, można powiedzieć, tam początku. I dlatego ta definicja jest taka, a nie inna. Więc jeżeli ktoś na przykład do nas przychodzi i pyta teraz, czy polska wódka to jest z kukurydzy, mówimy, że nie. W Ameryce pewnie się robi. Tak, oczywiście, ale nie tylko. Wszystko można destylować, tak jak powiedziałeś na samym początku. To jest ich główne zboże. Tak, dokładnie. Ale u nas w Polsce też się teraz robi wódki z kukurydzy, o to chodzi, że ci producenci, którzy mają, dokładnie, którzy mają polskie nazwy konsument wprowadzany w błąd tym, że to jest polska nazwa i wydaje mi się, że polski producent i robi coś z kukurydzy, no okej, świetnie, ale to nie jest znane w Polsce od wieków zboże i to nie jest coś, na czym możemy powiedzieć bazowali dawni Polacy. Dodam też, że myślę, że powinniśmy się wyzbyć pewnego rodzaju nieśmiałości, która Polakom towarzyszy w wielu aspektach. Ta nasza wódka wcale nie jest gorsza właśnie od whisky, od szampana, od wina, od kaszasy czy od innych alkoholi, które są rozpoznawalne na całym świecie i jest doceniana. Tak jak mówię, zwiedzający z Polski trochę inaczej podchodzą do naszego muzeum niż zwiedzający z zagranicy i oni wiedzą, czym jest polska wódka, słyszeli o niej, natomiast my podchodzimy do niej tak trochę, no była z nami od zawsze, więc dlaczego mielibyśmy ją doceniać? Właśnie dlatego mamy ją doceniać, bo jest z nami od bardzo, bardzo, bardzo dawna. W porządku. Możemy sobie tutaj dywagować, jaka polska wódka jest wspaniała, jakie to jest nasze dobro narodowe, no ale co zrobić, jeśli ona nam po prostu nie smakuje, jeśli jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że w jednej szklance popita, obok kieliszek, wychylić kieliszek, zatkać nos i szybko popić.
jak się przekonać do wódki, jak zacząć ją traktować jako pełnowartościowy alkohol, a nie tylko szybki sposób na dobrą zabawę. No właśnie, o to zapytałam ponownie naszego wspaniałego barmana Piotra. No to ja tutaj na pewno bym proponował, żeby przede wszystkim właśnie zmniejszyć te ilości alkoholu na raz, bo rzeczywiście jeżeli przyjmiemy taką 50-kę tej ciepłej, w temperaturze pokojowej, czy nawet schłodzonej wódki, no to nie jest to najprzyjemniejsza forma. Tutaj rzeczywiście bardziej pijemy dla efektu, a nie dla doznań smakowych. Mhm. Natomiast zacząć można właśnie od tego, żeby to podzielić na takie piętnastki, żeby to była 1/3 tej zawartości kieliszka i przez chwilę przetrzymać ją w ustach, co też brzmi dziwnie dla osób, które nie są w tym temacie. Natomiast to mówię, jest mniejsza ilość i przetrzymana przez chwilę w ustach powoduje, że nasz organizm się przyzwyczaja do tego, że to jest alkohol, więc wtedy też zaczynamy to trochę inaczej postrzegać. Dalej, no to jeżeli taki alkohol czysty dalej w mniejszej ilości też nie jest zbyt odpowiedni, można tutaj przesiąść się na jakieś koktajle, żeby tutaj zacząć od koktajli. Oczywiście troszeczkę bardziej zmyślnych niż po prostu właśnie wódka z sokiem, screwdriver, czy właśnie, aczkolwiek przykład z wodą gazowaną i sokiem z cytryny to jest świetny przykład. Wtrącę się na momencik, zaraz oddam głos Piotrowi, natomiast Piotr odwołał się do przykładu wody gazowanej z wódką i sokiem z cytryny. Jest to przykład, który ja zapodałam, ponieważ właśnie w ten sposób wódkę pije moja koleżanka. Do szklaneczki wlewa wódkę, wodę gazowaną, na końcu wciska sok z cytryny. I tutaj ciekawostka, ja kiedyś usłyszałam, że ten rodzaj drinka, czyli wódka z wodą, nazywa się w Stanach Zjednoczonych Skinny Bitch. I coś w tym jest. Można na wodzie zaoszczędzić sporo kalorii. To jest najlepsze połączenie, jeśli chodzi o nasze ciało, ponieważ alkohol nas odwadnia, więc tutaj od razu dostarczamy wodę. Witamina C też pomaga przy znoszeniu efektów ubocznych alkoholu, dlatego w takim zestawieniu rzeczywiście nasze ciało mniej cierpi, jeżeli zapomnimy o odpowiedzialnych ilościach przy spożywaniu wódki. Jakie ciekawe koktajle byś polecił? Można by tu się jeszcze pokusić ewentualnie o to, żeby te smaki jakoś zmienić. Mm-hmm. O to, żeby tą wódkę w jakiś sposób tutaj, może nie tyle co zabić ten smak, tylko go zaupgrade'ować, ulepszyć. Mm-hmm. Mianowicie mówię tu już o jakichś infuzjach czy o nalewkach. To jest bardzo fajny trend. Całość polega na tym, żeby zrobić sobie taką nalewkę w bardzo szybki sposób. Nie trzeba wcale czekać na to 9 miesięcy czy roku. Natomiast chodzi o to, żeby do tej wódki dodać jakieś zioła, jakieś owoce, żeby to sobie posiedziało chwilę z tą wódką przez jakiś czas, na przykład, nie wiem, 3 dni, tydzień. Możemy użyć jakiejś fajnej sypanej, też odpowiedniej dobrogatunkowej herbaty i dzięki temu po tych 3-5 dniach mamy już jakąś fajną infuzję. To czekaj, dalej będzie. Czekaj. Czyli powiedzmy, nie wiem, weźmiemy sobie jakiś owoc, niech będą maliny. Wsypujemy maliny, zalewamy je wódką i to ma sobie tak postać? Tak, najlepiej. Ja tu jak na przypadku malin proponuję jeszcze chwilę tam wcześniej posypać je delikatnie cukrem, żeby nie dosłownie, żeby wyciągnąć sok. Cukier ma lekcja chemii numer 1. Cukier ma właściwości higroskopijne, dzięki temu wyciąga sok z komórek, które są w środku, z całego owocu. Natomiast wtedy jak wyciągniemy trochę tego soku, dodamy do tego wódki, to się bardzo fajnie maceruje. Inaczej przygryza. A w jakich proporcjach to tak rozsądnie byłoby? A, tajemnica. Najlepiej zachęcam do metody prób i błędów. Ja mogę tak szacunkowo powiedzieć, no tak mniej więcej powiedzmy, że z pół kilo, zacząć od 1:1, czyli pół kilo owoców na pół litra czystej wódki. I potem sobie ewentualnie te proporcje zmieniać w zależności od tego, jakich malin użyliśmy, ile cukru. Zawsze na oko, tak trochę, tylko trochę, żeby przykryć, żeby naprawdę to wyciągnąć, a żeby nie dosłodzić. Więc jeśli chodzi o te infuzje, no to mówię, potem to sobie stoi koło 3-4 dni i potem, jeżeli to po prostu przecedzimy, już mamy fajną, zgodnie z nomenklaturą to nie będzie już wódka, ponieważ wódka musi mieć co najmniej 37,5%, żeby dalej być nazywana wódką. Natomiast mamy już bardzo fajną infuzję, można powiedzieć nawet, że likier malinowy,
I to już jest, dalej ma smak tej wódki, dalej mamy jej charakter. Jeżeli tam była użyta wódka na przykład ziemniaczana, no to ona będzie miała dalej swoje cechy charakterystyczne, czyli intensywny posmak w ustach, bardzo mało uczucie drapania i pieczenia w gardle, w klatce piersiowej, a przy tym dodatkowo będzie miała dodatkowe smaki od maliny. Przy takiej ilości to będą właśnie, to nie będzie słodki likier, tak jaki byśmy kupili w sklepie, gdzie tak naprawdę maliny to są tylko i wyłącznie na samej etykiecie, tylko rzeczywiście mamy ten smak tych pestek, mamy taką delikatną cierpkość, wytrawność tych owoców, a nie sam stricte cukier. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę nabrałam ochoty do tego, aby nieco poeksperymentować z naszą polską wódeczką, dodać jej nieco pikanterii, a tak naprawdę więcej aromatu, więc na pewno skorzystam ze wskazówek, które przekazał nam Piotr. No ale zanim przejdziemy już do wznoszenia toastów, do zastanawiania się, jaką zagryzkę powinniśmy przygotować do tego, aby wódeczka wchodziła najlepiej, to zastanówmy się jeszcze, jakie właściwie mamy gatunki wódki i jak one się między sobą różnią. Od 2013 roku mamy definicję polskiej wódki, która mówi o tym, że polską wódką jest tylko ta, która powstaje ze spirytusu rolniczego, który został wydestylowany ze zbóż i mamy 5 zbóż, tak, do wyboru. Mamy żyto, pszenicę, jęczmień, owiec, pszenżyto albo z ziemniaków, tak? Tak, czyli mamy jako surowiec, mamy do dyspozycji 5 zbóż albo ziemniaki i cały proces produkcji tejże wódki musi mieć miejsce w naszym kraju. Tak? Czyli nie będzie polską wódką ta, która powstała z kukurydzy, albo ta, która powstała z tych właśnie surowców, ale poza granicami Polski. Tak naprawdę to jest bardzo krótkie. To dotyczy surowca i miejsca produkcji. Mhm. I wszystko, tak? A czy jesteście w stanie do każdego zboża przypisać jedną wódkę znaną nam ze sklepu? Do każdego chyba do nie. Do każdego chyba nie, bo z jednego nie produkują. Na przykład. Znaczy, no, chyba są jakieś próby. Sprzężyta. Tak. Sprzężyto jest, dobra, to inaczej. Jeżeli chodzi o może te, które możemy, bo tak, jest skoro. Oczywiście. Żyto jest jednym z najpopularniejszych, o ile nie najpopularniejszym surowcem, więc chociażby wyborowo, o której wspominaliśmy. Tak. To nie jest tak, że jest jedno, jedyne właściwe żyto i każdy robi, każdy gorzelnik robi spirytus z jednego gatunku żyta, tak? To jest tak, że to jest też sztuka i to trzeba mieć dużą wiedzę, zasób informacji i swoje preferencje. Więc to nie jest tak, że każda wódka żytnia będzie robiona z tego samego gatunku żyta. Mhm. Więc to są już jakby też poszczególne odmiany. Co dalej? Pszenica, to jest na przykład wódka Ostoja. Mhm. Taka bardzo ładna butelka, góry, Bieszczady na niej i tak dalej. Jeżeli chodzi o właśnie wódki to jest, ziemniaczane. Ja sobie jeszcze pozwolę tylko dać, to stoi, to jest właśnie ten fenomen, bym powiedziała, bo to jest stosunkowo młoda wódka. To jest wódka chyba z 2005 roku też. No nie chcę kłamać tu też, ale to jest wódka, która już jest obsypana dużą ilością medali światowych. 11 dokładnie. No bo ona naprawdę ma w sobie coś ciekawego i to jest właśnie też mówię, polska wódka w Polsce, nie wiem czy aż tak dobrze znana, ale coraz lepiej znana, a powinna być. I ona jest właśnie z pszenicy, nie przerywając ci. Ziemniak, no to na przykład wyborowa jest też ziemniaczana, tak? Tak? Wtedy jest napisane na butelce, tak. Wyborowa polski ziemniak, no i taką bardzo znaną polską wódką ziemniaczaną od lat, końca lat 20, od 28 roku jest wódka luksusowa, tak? Tyle, że wódkę luksusową produkowaną tylko i wyłącznie na bazie spirytusu ziemniaczanego, i tu będzie reklama, można kupić tylko i wyłącznie w Polsce, w naszym muzeum, tak. Znaczy w naszych sklepach, tak? Tak? I jeszcze na lotnisku, ponieważ od niedawna producent zmienił recepturę i aktualnie luksusowa jest produkowana na bazie mieszanki spirytusów i to jest spirytus żytni i ziemniaczany. Czyli to jest napisane na butelce, to wszystko widać. Dwa najbardziej polskie surowce. Tak, dokładnie. Co dalej? Jeżeli chodzi o owiec i jęczmień, one w zasadzie bardziej służą do produkcji destylatów, można powiedzieć, tak? Tak. A nie wódek jako takich, natomiast pszenżyto to jest ten surowiec, który znalazł się w definicji, żeby ten katalog, można powiedzieć, troszeczkę rozszerzyć, tak, żeby produkujący mieli większy wybór, natomiast w praktyce nikt z niego w Polsce wódki nie produkuje. Ja znam taką opinię, że podobno ziarna tego pszenżyta są trudne w obróbce, ponieważ zawierają bardzo dużo błonnika, przez co jest ciężko je rozdrobnić, to z kolei generuje dłuższy czas produkcji i tak dalej, i tak dalej. I nie jest to po prostu lubiany surowiec, tak? Także można powiedzieć, że pokrótce to by były te przykłady. Tak to się właśnie robi. Pozwalamy minimalnym dozom ulubionej substancji spływać wolniutko w kierunku przełyku. Chłonne ścianki z rozkoszą wchłaniają każdą cząstkę mocy. Moc jest z nami. Jeżeli już tutaj mamy rzeczywiście nalaną wódkę w kieliszku, zakładamy, że ta temperatura jest rzeczywiście bliżej pokojowej, bo
w przypadku wódki to są niuanse. Nie jest to aż tak łatwe do wychwycenia, jakbyśmy porównywali na przykład wina. Mhm. Więc temperatura pokojowa. Zakładamy, że mamy gdzieś sobie wodę obok, żebyśmy mogli oczyścić swoje kubki smakowe, że przed samym, że tak powiem, tutaj spróbowaniem nie paliliśmy papierosów, nie piliśmy mocnej kawy, bo to też wpływa na to, jak rozpoznajemy smaki. Więc zakładamy, że przychodzimy na nowo, na świeżo, no to jak próbujemy, to tutaj już najłatwiej będzie odróżnić wódkę ziemniaczaną od zbożowej. Ponieważ wódka ziemniaczana ma to do siebie, że ten zapach jest już tutaj inny, więc jeżeli jesteśmy w stanie wyczuć, że ten zapach jest taki konkretny, intensywny, ale nie przypomina takiego standardowego zapachu, który nam wszystkim kojarzy się z alkoholem, tutaj to bardzo upraszczam, ale jest to do zauważenia, no to już tutaj jest pierwsza taka sugestia, że to może być wódka ziemniaczana. Wódka ziemniaczana dalej ma to do siebie, że z reguły ma taką dosyć kremową konsystencję. W kieliszku tego nie zobaczymy, natomiast na języku czujemy, że jest tak gęsto. Dobre skojarzenie tutaj będzie z pire ziemniaczanym, takim odpowiednio przygotowanym. No i to, co mówiłem wcześniej, ten posmak, czyli właśnie ją czujemy bardzo intensywnie w ustach, ale dosyć krótko, szybko to ucieka, no a potem właśnie nie ma takiego, nie ma drapania w gardle, nie ma grzania w klatce piersiowej, to będzie właśnie ziemniak. Jeśli chodzi dalej o te zboża, no to tutaj już jest trochę trudniej, bo pomiędzy zbożem a zbożem te różnice nie są aż tak bardzo wyraźne, często. Jeśli mówimy o polskiej wódce, no to tutaj wódka żytnia będzie miała to do siebie, że jest raczej słodka, z takim bardziej pikantnym posmakiem, że na początku rzeczywiście pierwszy łyk to było, jak fajnie, słodko, fajnie, natomiast dalej gdzieś z tyłu przypomina się krwawa Mary i wściekłe psy. Ona też schodzi najgłębiej, właśnie tutaj jak czujemy sobie w klatce piersiowej, jak rozgrzewa, promieniuje, blisko serduszka zostaje, daje nam ciepełko. No i została nam jeszcze do scharakteryzowania wódka pszeniczna, która tutaj w zapachu będzie zbliżona do wódki żytniej, czy ten zapach będzie taki bardziej alkoholowy, nie musi być taki intensywny jak w przypadku wódki ziemniaczanej, natomiast rzeczywiście zwykłym zjadaczem chleba będzie się kojarzył z wódką po prostu, z alkoholem. Natomiast w smaku ona jest dużo bardziej złożona. Tych smaków jest tam dużo, wiele się dzieje i one też delikatniej schodzą nam przez przełyk. Czyli delikatnie drapie w gardło, delikatnie rozgrzewa. Jest to długie uczucie. Tak jak znowu ziemniak był taki, że ciach i już poszło, za 3 minuty możemy kolejny toast wznosić, to w przypadku pszenicy bardziej się tym delektujemy, bo dłużej czujemy ten smak. Mhm. Tak dla, że tak powiem, dla laika, jeżeli chciałby, że tak powiem, tak ciemno rozpoznawać, no to tym się powinien kierować. To są takie jakby główne punkty, główna charakteryzacja tych wódek. Czyli po naszym podcaście warto kupić sobie 3 małpeczki, ziemniak, pszenica, żyto i mając ciebie w tle, po kolei degustować w odpowiedniej temperaturze, żeby pomiar był miarodajny. I tak, i nie. Warto to jeszcze tylko dodać, że to powinna być polska wódka. Oczywiście, tylko takie rozmawiamy. Dlaczego? Ponieważ polska wódka ma też dużo wymogów. Jest dużo wymogów, które trzeba spełnić, żeby być nazwanym polską wódką. I tutaj mamy pewność, że te smaki się nie będą zmieniały przez jakieś dodane obok rzeczy. Ponieważ tutaj w przypadku polskiej wódki to może być tylko i wyłącznie ona może powstać ze spirytusu i wody. I ten spirytus musi pochodzić konkretnie właśnie z 5 zbóż lub ziemniaka. No i te zboża też muszą być tylko i wyłącznie z Polski. Więc tutaj mamy pewność, że nikt nie dosypuje cukru, nikt nie zmienia tego smaku właśnie jakimiś innymi chemicznymi substancjami, nie jest wygładzana, nie wiem, miejska legenda gliceryną. No tak. Ogólnie gliceryna i cukier to są rzeczy, które właśnie chodzą na legendy, że się dodaje do różnych wódek gorszej jakości, szczególnie jak ktoś komuś bimberek nie wyszedł, no to jak samemu chce poprawić, to właśnie takie są substancje. Dlatego, że po pierwsze wszyscy lubimy cukier. Każdy może zaklinać, że nie, ja nie jem cukru, nie, jestem na diecie i tak dalej, ale cukier każdy lubi, wszystko co słodkie każdy lubi, więc jeżeli dodamy cukru do czegokolwiek, to zawsze będzie oj, fajniejsze, łatwiej wchodzi. No. Ale kurde, nawet w wędlinach jest cukier, nawet w sosach jest cukier, wszędzie jest cukier. Dokładnie. No. Wracając do tych dodatków, to są rzeczy, które właśnie
maskują niedoskonałości alkoholu. Dzięki temu on łatwiej wchodzi, lepiej się go pije, natomiast następnego dnia jesteśmy w stanie odczuć to, że tutaj nie wszystko było okej. I jeżeli właśnie zapomnimy o odpowiedzialnych ilościach, o których dyskretnie przypominam, to rzeczywiście nasz kac będzie dużo cięższy i dużo gorszy. A gdzie w tym zestawieniu jest miejsce dla bardzo chyba kuszących oko z wysokich półek wódek smakowych, które niejednokrotnie zachwycają kolorem, no i oczywiście etykietką, z której spogląda na nas orzech laskowy, malinka, żurawina i wiele, wiele innych dodatków. To po pierwsze w ogóle ta historia z koloryzowaniem raczej już jest dawno za nami, bo obecnie wódki się mimo wszystko nadaje im smaku różnego rodzaju sokami owocowymi, które się dodaje w procesie produkcji. To nie jest już tak, że dodajemy barwnik. Pewnie niektóre firmy dalej tak robią, niestety. Ale te firmy, o których ja wiem i które są sprawdzone, zdecydowanie używają naturalnych soków. No ale druga rzecz, na którą ja z kategorii bycia grama nazi nie mogę pozwolić, to niestety w większości przypadków nie możemy tych produktów nazywać wódkami. Dokładnie. Bo to są nalewki. Ważna rzecz dla nas konsumenckiej wiedzy i to też jest uwypukla się u nas w trakcie wycieczki. Wódka to produkt, który ma powyżej 37,5% objętościowych alkoholu w sobie. W Polsce w większości te wódki mają 40%. Natomiast wszystko, co ma poniżej 37,5%, wódką nie może być nazywane. Co więcej, kolejne zabieranie gruntu spod nóg. Powiem Państwu, że nie wiem, macie Państwo na tych butelkach napisu wódka. Większość nas nazywa je kolokwialnie wódkami, ale tam nie ma nawet na butelce napisu wódka, ponieważ producent, jeśli napisałby na tej żurawinowej, orzechowej, śliwkowej, pigwowej rzeczy wódka, łamałby prawo. Tam będzie albo napis napój alkoholowy, albo nalewka. Albo wyrób spirytusowy. Albo wyrób spirytusowy. I to jest też takie kolokwialne, można powiedzieć, określenie. Tak, to jest coś, co się wydarzyło tak na dobrą sprawę, bo powiedziałabym jeszcze 10 lat temu te produkty, które wszyscy mamy w głowach, stojące w barach z kieliszkiem za 4 zł. Były w okolicach 38%, czyli łapały się na słowo wódka, ale tutaj weszły kwestie podatkowe i większość producentów stwierdziła, że dla nich bardziej opłacalnie będzie zejść z tak zwanego, kolokwialnie mówiąc, woltażu, czyli z ilości procentów w środku, na rzecz mniejszego stopnia alkoholu i dodania na przykład cukru, co też ma duży wpływ na to, jak się czujemy następnego dnia, jeśli pijemy. Cukier dosłownie. Dokładnie. Więc proponuję zawsze spojrzeć dokładnie na butelkę i zobaczyć faktycznie, ile tych... Podobnie jak nie każdy sok jest, nie każdy nektar jest sokiem. Otóż to. I na podobnej zasadzie. Część produktów w większości oscyluje w okolicach 32% bądź nawet 28%, czyli nawet właściwie 28. No, dużo mniej niż wódka, o której mówimy u nas w muzeum, którą można nazywać wódką. Czy należy wprowadzić kartki na alkohol? Oczywiście, tak. A dlaczego? Co to da? Ze względu na to, że nie wszyscy po prostu alkohol piją na co dzień. Niech zrobią tak, jak jest w Czechosłowacji. Nie ma sklepów monopolowych, wódka jest w każdym sklepie, na półkach. I państwo dochodzi, są małpki większe, mniejsze, nie muszę kupać pół litra. Biorę sobie rano małpeczkę i idę do pracy. W którym momencie nastąpił rozkwit polskiej wódki? Produkcja i tak dalej. To jest dobre pytanie, bardzo. Ale wydaje mi się, że nie da się, bo ten rozkwit dział się w różnych etapach i z różnym rozmachem, powiedziała, bo polskie wódki były eksportowane na cały świat, nawet i w tym XVI-XVII wieku. Natomiast potem na przykład wyborowa zaczyna się stawać jedną z najbardziej rozpoznawalnych wódek w Stanach Zjednoczonych w okolicach lat 70., a potem też również w Australii jest jedną z głównych wódek czystych jako wódka rozpoznawalna. Wydaje mi się, że w Meksyku po dziś dzień wyborowa jest jedną z takich właśnie sztandarowych wódek znajdujących się w każdym lokalu w Meksyku. Meksykanie są zakochani w wódce wyborowej, więc ten rozkwit, można powiedzieć, mamy na różnych etapach, w różnych latach on różnie wygląda. Tak samo przed wojną jeszcze mamy czas, kiedy w Polsce jest bardzo dużo gorzelni. Właściwie dokładnie. Na terenie całej Polski jest tych gorzelni prawie 1300, jeśli mnie pamięć nie myli. Więc te rozkwity i rozwoje były, tak jak mówię, w różnych miejscach, w różnych kwestiach. Dochodzimy do momentu, w którym polska wódka jest bardzo rozpoznawalna. Jesteśmy czwartym krajem na świecie, jeśli chodzi o sprzedawalność wódki, trzecim oczywiście w Europie. Sprzedawalność w kraju czy na zewnątrz? Na zewnątrz, jeśli chodzi też o eksport. No, w kraju oczywiście, że... Chociaż no niestety teraz, z tego co wiemy, wódka troszeczkę traci na rzecz piw i chyba głównie teraz piw, ale to jest coś, czym się zajmują też parlamentarzyści, więc może nie mieszajmy się na razie w politykę. Natomiast no, ten rozkwit wódki, powiedziałabym, że składa się z bardzo wielu części.
żeby dojść do momentu, w którym jesteśmy rozpoznawalni, świat o nas wie i pojawiamy się w różnych filmach czy serialach. Ja bym jeszcze powiedziała o tym, że warto wiedzieć, że kultura koktajlowa, która teraz jest jak najbardziej obecna i która gdzieś tam powiedzmy w latach 90. do Polski wróciła i ma się nadal bardzo dobrze, my ją mieliśmy już wcześniej, w dwudziestoleciu międzywojennym. Wtedy się w Polsce koktajle pijało, tak? Także to właśnie ciężko jest powiedzieć, tak? Zależy na co patrzymy. Czy mówimy generalnie o tym, jak o takim rozkwicie sztuki destylacji, czy mówimy o tym, kiedy wódki z Polski stają się najbardziej popularne, czy mówimy o na przykład aspektach konkretnych jakby konsumpcji, tak? Na czym ona polega, czyli kultura koktajlowa, czy też picie wódki straight, tak? Które królowało na przykład w czasach PRL-u, czyli po prostu picie wódki w kieliszkach, więc trzeba powiedzieć, że tak naprawdę my jesteśmy od lat, można powiedzieć, potęgą, tak? Jeżeli chodzi o produkcję, ponieważ w XVII, XVIII, XIX wieku myśmy w zasadzie wódki eksportowali wszędzie, tak? Do całej Europie i w zasadzie również ja dodam, po Poznaniu. Nawet do Rosji. Nawet do Rosji, co ciekawe. Także można powiedzieć, że oprócz zbóż, wódki to był nasz taki główny towar eksportowy, takie nasze, można powiedzieć, złoto, tak? Które myśmy, gdzie się tylko sprzedawali i się ludzie tymi wódkami raczyli w całej Europie i nie tylko. Nawet czasy zaborów, bardzo dla Polaków ciężkie, to też był czas, kiedy jak najbardziej ta branża gorzelnicza, branża alkoholowa prosperowała, tak? I w każdym w zasadzie zaborze istniały gorzelnie, istniały fabryki wódek, najwięcej ich było w zaborze pruskim. Stąd też uważamy, że te nowości, nowinki technologiczne właśnie z tamtej strony, z zachodu do nas docierały. Później tak naprawdę czasy PRL-u, no to można powiedzieć, że troszkę inaczej to wygląda, tak? Czyli nie ma tej kultury koktajlowej, wódkę właśnie pije się raczej straight, ale wódka ale idzie bardzo eksport. Dużo na eksport, tak? I w zasadzie cały świat dowiaduje się o niej z wielką mocą i do tej pory my tutaj mamy turystów z całego świata. I to jest też świetne, bo możemy z ich perspektywy popatrzeć na te poszczególne wódki i oni nam mówią, że a tak, ten to widziałem w latach 70-tych. Także to są też produkty, które mają niesamowitą historię. One są, można powiedzieć, długowieczne i do tej pory mają się dobrze. A jeżeli coś przez tyle lat utrzymuje się na rynku, jest znane i lubiane, no to świadczy to tylko i wyłącznie o jakości tego produktu. Mhm. Tak? Także myślę, że my jesteśmy cały czas w rozkwicie, jeżeli chodzi o ten trunek. Tak bym tutaj chyba to skomentowała. Na to wychodzi. A jakie może mity usłyszałyście od zagranicznych gości? Ja powiem o nie micie, ale o kwestii ekonomicznej. Dla zagranicznych gości jest to nie do pomyślenia, że wódka jest tak tania. Bo jeśli sobie przeliczymy cenę nawet ekskluzywnej polskiej wódki, która powiedzmy kosztuje 130 zł na dolary czy euro, to okazuje się, że dla zagranicznego gościa to nie jest dużo. Jaka jest luksusowa polska wódka? Na przykład wyborowa Exquisite, która jest robiona z jednego konkretnego rodzaju zboża i ma przepiękną butelkę i w większości ludzie się zachwycają butelką. Wygląda jak flakon perfum. Tak, jest i dodam też, że jest naprawdę smaczna, jak się pije właśnie z kieliszka. Ale też, no nie wiem, no chociażby Belvedere czy inne rozpoznawalne marki. Podsumujmy, co już się dowiedzieliśmy na temat polskiej wódki. Po pierwsze, wiemy, kiedy mniej więcej i w jakich okolicznościach się narodziła. Wiemy, jaką przeszła drogę od momentu, kiedy zachwycili się nią pierwsi Polacy, a w końcu usłyszał o niej cały świat. Wiemy też, z jakich gatunków zbóż jest produkowana, zbóż oraz ziemniaków, a także co wódką nie jest, czyli ile procent musi mieć alkohol, aby mógł zostać uznany za wódkę. Ponadto wiemy już, jak wódki nie pić, a także jak powoli przyzwyczajać do niej nasze kubki smakowe, abyśmy czerpali przyjemność z jej picia. Myślę więc, że jest to doskonały moment, abyśmy przeszli do bardzo ważnej części każdej imprezy, każdej libacji alkoholowej, czyli do toastów. To zależy kiedy tak naprawdę, bo w tej Rzeczpospolitej takiej szlacheckiej to były obyczaje polegające na tym, że była kolejność, jeżeli była tak naprawdę hierarchia, tak, wznoszenia toastów, czyli na przykład najpierw podczas biesiady wznosiło się toast na przykład za króla, tak, potem tam za innych żonę dostojników. Króla. Żonę króla. Albo królą, albo żonę króla, różnie to bywało. Później tam za gospodarzy, za gości i tak dalej, i tak dalej. Także to było gdzieś tam powiedzmy mocno zhierarchizowane. Natomiast bardzo ciekawe toasty, można powiedzieć, że funkcjonowały
w XIX, XX i nadal w XXI mm-hmm. wieku. Niektóre troszkę odeszły do lamusa, inne są nadal gdzieś tam w użyciu. My mamy taką fajną aplikację multimedialną, gdzie te toasty można sobie przejrzeć. Ja bym nie chciała teraz mówić o wszystkich, ale na przykład jest jeden bardzo ciekawy toast, który Ciekawe, brzmi... Czekaj, że tym samym, o którym ja. Pewnie tak. Który brzmi proszę do telefonu. A nie, to nie. To jednak sam. Inny. Chodzi o to, że w czasie prohibicji świątecznej w Warszawie, czyli w momencie, kiedy już nie można było po określonej godzinie kupić alkoholu, a chciano to zrobić, to na przykład w barze podchodziło się do barmana i trzeba było się posłużyć takim, można powiedzieć, zawoalowanym językiem. Trochę jak z Jamesa Bonda, tak, podać Jamesa hasło. Bonda, tak, podać hasło i mówiło się wtedy proszę o połączenie. Tak? I kiedy barman oczywiście wiedział, o co chodzi, nalewał kieliszek i mówił proszę do telefonu. Tak? Ale są też toasty, tak jak kochajmy się, tak? Czyli słynny cytat z pana Tadeusza. Jest też toast też dzisiaj funkcjonujący, rybka lubi pływać, czy na drugą nóżkę i tak dalej, i tak dalej. Także tych toastów jest tych toastów jest tak naprawdę bardzo wiele. One też pewnie, jeżeli chodzi o regiony, na pewno się różnią. Tak, a ja chciałam przejść jeszcze do jednego zwyczaju, który się łączy z toastem, czyli na pewno znasz, na pewno kojarzysz zapytanie mniej lub więcej retoryczne. Ze mną się nie napijesz? Dokładnie. No właśnie. To by się tak mogło wydawać, że no wszyscy znamy, wszyscy kojarzymy. To się łączy z może nie tyle toastem, ile ze zwyczajem wyciągniętym właśnie z biesiad dworskich, który się nazywał przynuka i chodziło o przymuszenie do wypicia większej ilości alkoholu, ale oczywiście to było przymuszenie takie raczej wynikające z ciepła serca, bo gdy już w końcu ktoś przyjeżdżał do tego oddalonego dworku, który był gdzieś tam w tych polskich, tak, złotem sianych, polem rozmaitym i tak dalej, miejscowościach, to jak w końcu ktoś przyjeżdżał na biesiadę, to te biesiady trwały prawie po 3 dni i gospodarz naprawdę dawał wszystko najlepszego, co miał, łącznie z tym, że wiedział, że ma dobry alkohol, tak jak Natasza mówiła, on nie był tani, więc przymuszał do picia tego alkoholu. A czyli to przymuszanie jest już jednak zakorzenione. Jest z nami od dawna, dokładnie. Więc ten karniaczek, można powiedzieć, bądź właśnie ze mną się nie napijesz, jest połączony ze zwyczajem, który też jest z nami prawie że od historii destylacji. Dlaczego uzupełnię, że niektórzy z tych naszych przodków to w takie już szli, można powiedzieć, mieli zapędy takie lekko sadystyczne, bo jak naprawdę nie chcieli, żeby ci goście odjechali, to co po niektórzy gospodarze byli w stanie na przykład popsuć powóz swoim gościom, tak. Na przykład łamali koło, tak. Albo tam dyszel czy coś. No, trzeba było to naprawić, i trzeba było to naprawić, a zanim ten, prawda, naprawiacz się zjawił, no to trochę schodziło. No i te biesiady po prostu trwały i tak trwały i trwały i jeszcze trochę trwały. Polak potrafi. Tak, dokładnie. Ale żeby taka impreza mogła trwać i trwać i trwać, a my żebyśmy mogli pić i pić i pić, oczywiście z umiarem, zdrowym rozsądkiem, to ważne są też przekąski, tak zwane zagrychy, dzięki którym nasz żołądek nie jest pusty, no i radzi sobie nieco lepiej z przyswajanym alkoholem. Zakąski, kolejny temat rzeka. Warto... Rybka lubi pływać. Rybka lubi pływać, tak, czyli ten śledzik. Śledzik można powiedzieć, że jest taki wszechobecny na polskich stołach. Mamy w naszej aplikacji multimedialnej też taki fajny podział na poszczególne regiony, więc gdzieś tam powiedzmy na Śląsku będą kiełbasy, to się wzięło z tego, że tak zwane zmloki, czyli określony rodzaj kiełbas, górnicy dostawali na barburkę jako taki prezent, dostawali tak zwany deputat, czyli tam była tak, było powiedzmy pół litra wódki albo litr wódki, były różne kiełbasy na przykład, tak? W niektórych regionach, na przykład w Wielkopolsce zakąsku jest tak zwany gzik, czyli taki twarożek, tak? Tak naprawdę, z ziemniaczkiem. Z ziemniaczkiem, tak. Ze śmietaną, z rzodkiewką, z cebulką, ze szczypiorkiem, no różne tam są wariacje. W niektórych regionach, zdaje się na Lubelszczyźnie... Jezu, przepraszam, pyrą, jak mówimy tak, o przecież Poznaniu, to z pyrą. Dobra. Zakąski na słodko, na przykład gruszki, takie wiesz, piernik. W occie i piernik, tak? Na słodko. Tak, na tak. Słodko. Wiele ludzi mówi, że nie łączy wódki. A nieprawda. Oj, ale przecież nasze babcie, jak chciały coś zrobić ciasta czy torty, to też przecież wlewały wódkę albo spirytus do ciasta. To też nie jest nic, co się nie łączy. Kolejny stereotyp. Kolejny stereotyp, dokładnie. Tak naprawdę, bo to w ogóle teraz jest bardzo taka, bardzo, bardzo ciekawa filozofia, to się nazywa food pairing, czyli właśnie łączenie w pary poszczególnych potraw z różnymi rodzajami alkoholi. My też mamy takie warsztaty, takie szkolenia w ofercie, także zapraszamy, jak już nas w końcu otworzą. Ważne jest to, że ta zakąska musi mieć konkretny smak. Tak? Ona nie może być mdła, nie może być nijaka. Ona może być na gorąco, może być na zimno, może być słodka, może być słona, może być kwaśna, może być bardzo dobrze doprawiona różnymi przyprawami, nie może być nijaka, tak? I to raczej będą takie, no właśnie konkretne w smaku ogórek rzeczy, tak? Kiszony. Też, jak najbardziej. No, tatar. Ale... też często, tak zwana lorneta z meduzą. Właśnie, tak? Chciałam powiedzieć, że warszawiacy, jak już Poznania tak. Cieszymy, to warszawiacy też by nam nie wybaczyli, gdybyśmy dokładnie, nie wspólnie. Dokładnie, tak, czyli ta słynna galareta, jak najbardziej.
bardziej. No i w zasadzie z takich ogólnorozwojowych to chyba tyle. No, chleb, sól, wiadomo. Tak, aha, też przy okazji różnych świąt albo wesel, tak? Czyli na przykład kołacze, tak? Czyli takie chlebki na słodko, można powiedzieć, jako gdzieś tam zagrycha, mówiąc brzydko. Także różnie. Ale często nasi zwiedzający są też właśnie zdziwieni, że piernik, w ogóle jak to piernik, tak? To oczywiście toruńskie, oczywiście, że tak. Dokładnie. Także też jest tutaj pole do popisu, można sobie różne rzeczy pod swój smak gdzieś tam ustawiać. Tak? Tak, ja dodam od siebie zupełnie prywatnie, że zachęcam właśnie do obejrzenia Wesela Andrzeja Wajdy i tam jest taka scena, jak Ewa Ziętek zapija, mając w jednej ręce kieliszek, ogórek, kiełbasę chyba i chleb i po kolei jedzie właśnie trzymając rękę w sobie i jedzie po kolei kieliszek, wypija, gryzie ogórka, gryzie kiełbasę, gryzie chleb i dopiero jakby wow. Także więcej niż sól i cytryna przy tekili. Jesteśmy bogaci. Tak, można by sobie to wprowadzić. Myślę, że to by się totalnie sprzedawało, zwłaszcza, że Meksykanie wcale nie piją tekili w taki sposób, ale jakże dobrze się to pije. To jeszcze bardziej chętnie się śpiewa. Bu 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 bi 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 bu 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 bi 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 everybody bu 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 bi 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 bi. O ulubione zagrychy zapytałam również Piotrka. To też właśnie zależy od tego, jaką wódkę zdarza mi się pić, no bo skoro każda wódka ma smak, no to do każdej wódki będzie pasowała inna przekąska. Mhm. Do wódki żytniej bardzo lubię ja osobiście kiszoną paprykę i kiszonego kalafiora, ogólnie kiszone warzywa, ale niekoniecznie ogórki, w sensie coś innego, właśnie jakieś świeższe podejście. Natomiast do wódki ziemniaczanej, no to tutaj już rybka jakaś chętnie. Chyba to akurat klasyczny śledzik. Bardzo mnie też zainteresowało coś, co właśnie poznałem w Muzeum Polskiej Wódki. Przekąska, która była przygotowana przez pana Aleksandra Barona. Mianowicie nowa wersja polskiej ostrygi. Nie wiem, czy słyszałaś kiedyś o czymś takim. Wiesz co, ja akurat z Aleksandrem Baronem robiłam podcast, wtedy jeszcze WW działał i on działał w WW, ale chyba o tym akurat na nim nie rozmawialiśmy. Cóż to było? Oryginalnie polska ostryga, to był, jeśli dobrze pamiętam, nie chcę skłamać, hit 20-lecia międzywojennego. Mianowicie było to żółtko jaja z sosem z Maggi, sosem sojowym, z odrobiną oliwy, oleju, doprawiona solą, pieprzem i coś takiego po prostu było, że tak powiem, naraz wypijane, rozgryzane to żółtko w ustach i to miało być niesamowite lekarstwo na kaca. I było? Ostre, intensywne, jeżeli ktoś miał jakieś zaległości w żołądku, no to mógł się ich pozbyć, jeżeli, że tak powiem, nie był w stanie przejść przez to. Natomiast mi to bardzo posmakowało w właśnie wersji, którą przygotował pan Aleksander. Mianowicie zamiast Maggi była redukcja, był zredukowany sok jabłkowy, dalej żółtko, oliwa zainfuzowana lubczykiem. I do tego trochę takiego zmielonego, spalonego chleba z solą. I w takiej formie to wszystko z tym żółtkiem. Wydaje się naprawdę dziwne i rzeczywiście dużo osób, które miało możliwość próbowania tego, miały, że tak powiem, opór. Natomiast ten smak jest niesamowity, bo jest słodki, kwaśny, potem to żółtko daje taką kremowość, taką... Ale żółtko oczywiście surowe, nie? Tak, żółtko surowe. Grube połączenie, ale powiem ci, chętnie bym spróbowała, bo brzmi intrygująco. Brzmi intrygująco, tak samo smakuje w połączeniu właśnie, do tego świetnie pasuje na przykład właśnie wódka pszeniczna, która również jest bardzo złożona, ma strasznie dużo tych smaków, więc te smaki świetnie też są, inaczej, ma dużo smaków i są te smaki bardzo różnorodne i tak samo jest w tej ostrydze. Tych smaków jest wiele, one się zmieniają. Tak jak wódka ewoluuje w twoich ustach, to tak samo ta przekąska też się zmienia. Zapytałam również Piotra o to, jakie pytanie jest mu najczęściej zadawane przez gości. Gdzie są toalety? Nie wiem jak wy, ja takiej odpowiedzi się nie spodziewałam, choć ma ona bardzo wiele sensu, natomiast później doszliśmy do tego kluczowego pytania, czyli... No bo skoro pan jest barmanem, to pan musi wiedzieć, jaki jest najlepszy sposób na kaca. To jest oczywiście... Pić głową, kabum. Nie pić w ogóle, haha, jeden z...
stuprocentowa skuteczność. Nie miał być pracy. Stuprocentowa skuteczność. Więc tutaj właśnie mówię o tej wodzie, którą trzeba zawsze pić do alkoholu. Mniej więcej około, właśnie na jeden kieliszek czystej wódki około 150-200 ml wody, czyli pół szklanki wody. I to rzeczywiście bardzo nam tutaj zwiększa przeżywalność, że tak się wyrażę kolokwialnie. Nie ma zgona, czyli jest przeżywalność. To prawda. Cytryna, sok z cytryny też bardzo dobrze działa. Unikamy słodkich rzeczy, słodkich napojów, bo alkohol się z cukrem nie lubi. Może nie tyle, co alkohol się nie lubi, ale nasz organizm po prostu ma za dużo na głowie, żeby to wszystko razem przerobić. No i tutaj dobrze też oczywiście coś sobie zjeść. Przed, po i w trakcie. Dobrze jest coś zjeść, żeby tutaj ten alkohol po prostu nie był na pusty żołądek przyjmowany. Jedzenie lepiej, żeby było właśnie raczej tłustsze, ponieważ dzięki temu alkohol się wolniej wchłania. Tylko też warto tutaj zaznaczyć, bo dużo osób mówi i uważa, że jak zjem dużo tłustego, no to potem mogę wypić więcej. Nieprawda, można wolniej się ten alkohol wchłania, ale dalej się wchłania w takiej samej ilości. Mhm. Więc po prostu możemy dłużej wytrwać, ale wcale to nie znaczy, że możemy więcej wypić. Już też spotkałem, to jest akurat, jak ktoś mówi, fakt autentyczny. Na jednej z imprez, na której prywatnie byłem, trzech kolegów stwierdziło, że świetny, że właśnie trzeba tłusto zjeść, żeby móc więcej wypić. Więc pokroili całą kostkę masła na trzy i sobie zjedli jak batona. Nie! Pozdrawiam. Już myślałam, że to może było bardziej towarzystwo od awokado, więc każdy zjadł po jednym awokado i heja. Nie, tutaj większy hardcore, więc ja absolutnie nie polecam i nawet wręcz odradzam. Niestety wielkimi krokami, które mam nadzieję stawiamy wciąż równo i mimo, że temat jest bardzo wysokoprocentowy, to nie przełożył się on na Waszą koordynację. Zbliżamy się do końca. Zanim jednak będę się z Wami żegnała, to mając okazję rozmawiać z prawdziwym specjalistą od wódki, zapytałam Piotra jeszcze o to, jakie trendy właśnie związane z tym alkoholem widać na horyzoncie. Właśnie zmiana tej koncepcji, że ta wódka ma fajne smaki, żeby te smaki poznawać, żeby wódkę nie tylko pić, ale też degustować, a jeśli już, to nawet właśnie spróbować ją pić, a nie wychylać, zapij, zapomnij. No i te infuzje, bo to jest bardzo ciekawy temat, czyli właśnie delikatna zmiana tych smaków, bo nalewki zawsze były gdzieś w polskiej kulturze, czy nalewki mają to do siebie, że nalewki potrzebują czasu. Ten proces maceracji jest długi, około od 3 miesięcy się dopiero zaczyna. Potem jak ona już się przegryzie, to po odcedzeniu tych wszystkich owoców, przypraw, ziół i tak dalej, ona musi się teraz starzeć, trzeba ją sobie ładnie przelać, musi siedzieć sobie w szafeczce, czy w piwniczce, czy na słońcu, to też w zależności od przepisu, więc ona gdzieś w najlepszym przypadku za rok będzie gotowa. Mhm. Oczywiście taka cierpliwość się opłaca. Sam się mogę pochwalić moją ratafią, którą przygotowuję z czerwonych owoców i to rzeczywiście trwa cały rok, to znaczy od kwietnia zaczynamy, czy tam od maja, bierzemy czerwone owoce po kolei przez całe lato, maliny, truskawki, wiśnie, czereśnie, czerwoną porzeczkę, jeżyny, mało czerwone, ale idealnie pasują i to wszystko właśnie dorzucamy po kolei do słoja i to sobie siedzi, się gryzie i dopiero na następny rok to zlewamy i dopiero potem jest, powoli zaczyna być gotowe już do konsumpcji, więc to zajmuje dużo czasu, dlatego popularne się robią infuzje, które zajmują właśnie najszybsza infuzja, jaką ostatnio robiliśmy, to było 8 godzin. 8 godzin i to była zielona herbata sencha z wysuszonym mango i to było w wódce, nice. Infuzowane w wódce pszenicznej. I to 8 godzin wystarczyło, żeby ta wódka już miała fajny posmak takiej właśnie zielonej herbaty z delikatną słodyczą i takim tropikalnym zapachem. A powiedz mi, czy to wtedy powinno stać w cieple, w takiej temperaturze pokojowej, czy jednak w lodówce?
Raczej w temperaturze pokojowej, to już też zależy od samego, od tego, co wrzucamy do środka. W momencie, kiedy my na przykład próbowaliśmy zainfuzować, co prawda wyszedł z tego właśnie bardziej likier niż infuzja, kawą, no to w tym momencie lepsze efekty się osiągało, kiedy się wrzuciło całe ziarna, ewentualnie delikatnie skruszone, ale to się zabezpieczyło w worku próżniowym i to się gotowało w sous vide, czyli w stałej temperaturze, tam około 60 stopni. Czyli tutaj możemy rozróżnić inaczej. Te infuzje możemy robić na różne sposoby. Właśnie jest infuzja na zimno, na ciepło, gdzie po prostu na zimno to jest po prostu temperatura pokojowa. Przelewamy wódkę do słoja, dorzucamy do tego te nasze, czy to herbatę, czy owoce, czy suszone owoce, czy zioła, czy jakieś inne przyprawy. I to sobie po prostu siedzi w temperaturze pokojowej, no, albo przelewamy to do jakiegoś innego zbiornika, który szczelnie zamykamy i traktujemy to temperaturą. Wtedy wiadomo, że nie wlewamy wódki do garnka, ponieważ alkohol paruje szybciej niż woda, więc tak naprawdę pozbędziemy się całej zawartości alkoholu. Więc tutaj najlepsza metoda do tego to jest właśnie pakowarka próżniowa, czy po prostu zwykły worek, taki specjalnie przeznaczony do tego, zgrzewarka i gotowanie to w stałej niskiej temperaturze. Kurczę, można się nieźle pobawić. Tak, to jest ogromne. Otwiera drzwi naprawdę na kreatywność. Jak tylko, że tak powiem, stwierdziliśmy z kolegami, że zaczniemy się zajmować właśnie bardziej takimi... Spróbujemy coś zrobić na tej wódce jeszcze ciekawszego. Ona jest super, jest fajna. Można jej poświęcić cały rozdział właśnie pod tym względem, jak ona jest sama w sobie. Natomiast... to nie oznacza, że nie możemy być też bardziej kreatywni. I tutaj się okazało nagle, że tych sposobów jest mnóstwo. W samym naszym barze Koneser 3/4 mamy około 50 różnych właśnie takich nalewek infuzji, bo każda to był przebłysk geniuszu i kreatywności. W zasadzie. Ty, słuchaj, a jakbyśmy to zrobili z sokiem z cytryny i ze śmietanką? I tak powstał nasz legendarny lemon cheesecake. Nalewka, która smakuje jak sernik cytrynowy i podobną konsystencję ma. Myślę, że to jest najwyższa pora, aby przypomnieć Wam jedno bardzo ważne i mądre zdanie. To ja może się posłużę moim jednym z ukochanych cytatów, który pada też w trakcie wycieczki z Paracelsiusa, który zresztą też ma duże zasługi, jeśli chodzi o proces destylacji. On udoskonalał same narzędzia do destylacji. Paracelsius był ojcem toksykologii i on stworzył taki aforyzm: wszystko jest trucizną i nic trucizną nie jest, to dawka czyni truciznę. Mm-hmm. I to jest ekstremalnie ważne, bo jeśli nawet mówimy o wódkach w kategoriach leczniczych i wiemy, że babcia, jak bolał ją żołądek, to piła sobie kieliszeczek z pieprzem czy z tej wódki i to jej pomagało i super, ale wszystko w ilościach za dużych będzie nam szkodzić. I niestety Polacy, może to jest kwestia po prostu jakiejś kwestii umiaru, ale faktem jest, że my w muzeum bardzo staramy się dawać nacisk na to, żeby odczarować tą wizję spożywania alkoholu, bo wódką jak najbardziej można się raczyć. Zresztą sztuka gorzelnicza polega na tym, żeby stworzyć jak najlepszy możliwy spirytus, który potem będziemy rektyfikować, który połączymy z bardzo dobrej jakości wodą i stworzymy dobry alkohol, którym się naprawdę można raczyć. Tak jak się na świecie ludzie fascynują właśnie whisky czy dobrym winem, tak samo są ludzie, którzy się fascynują dobrą wódką, ale przez ten szkodliwy, nie będę ukrywać, że nie, stereotyp, że wódkę trzeba pić po to, żeby nas odcięło, sprawia, że absolutnie zapominamy o tym, że ona też ma swój smak i też jest ktoś, kto pracuje nad tym, żeby ten smak wypracować i są ludzie, którzy ten smak doceniają, bo wódki też zdobywają medale za to, jak smakują, o czym też mam wrażenie, duża część Polaków w ogóle nie wie. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Chociaż muszę tutaj powiedzieć, że wątków, które poruszałam w rozmowie z Karoliną i z Nataszą, a także z Piotrem, było o wiele więcej i ze względu na to, że ten podcast i tak wyszedł już bardzo długi, a tamte wątki były całkiem ciekawe, to zdecydowałam się je udostępnić osobom wspierającym mnie na Patronite jako dodatkowe materiały, także drodzy patroni, zapraszam Was bardzo serdecznie na grupę, tam znajdziecie szczegóły, gdzie możecie właśnie tych materiałów posłuchać. Jeśli natomiast Wy również chcielibyście dołączyć do grona moich patronów, do osób, które w zamian za dostarczane przeze mnie treści, za pracę, którą wykonuję tworząc podcasty, chcą mi postawić taką wirtualną kawę, to zapraszam Was na stronę patronite.pl/smacznego, tam znajdziecie wszystkie szczegóły na ten temat.
Już na sam koniec chciałam Was bardzo serdecznie zaprosić do Muzeum Polskiej Wódki w Koneserze w Warszawie, ponieważ jest to fantastyczne miejsce i jestem przekonana, że nawet jeśli posłuchaliście tego podcastu i myślicie, że już wiecie dużo, to gwarantuję Wam, że podczas wizyty dowiecie się jeszcze więcej. I oczywiście czasy są jakie są i niestety wizyta taka stacjonarna nie jest w tym momencie możliwa, ale po pierwsze polecam Wam mieć w pamięci to miejsce. Ja byłam tam jeszcze w normalnych czasach i naprawdę byłam pod ogromnym wrażeniem nie tylko informacji, które można tam usłyszeć, ale nawet wizualnej tego miejsca, łącznie z pewną wyjątkową fontanną, z której co płynie, to nie będę Wam zdradzać. Oprócz tego jest tam fantastyczny sklepik z pamiątkami, gdzie możecie nawet dorwać skarpetki z wódką, to znaczy z wizerunkiem wódki i wiele innych ciekawych gadżetów, a także odwiedzić sklep monopolowy, który ja też po nagraniu podcastu odwiedziłam i mogę śmiało powiedzieć, że jest świetnie zaopatrzony nie tylko w wódkę, ale również w whisky i w inne alkohole. Natomiast dopóki żyjemy w zamknięciu, to również z zacisza Waszego domu możecie wybrać się do muzeum i pochodzić po nim w sposób wirtualny. W opisie tego odcinka zostawię Wam link, pod którym właśnie będziecie mogli wybrać się na taką wirtualną wycieczkę. Pamiętajcie, że jeśli chcielibyście pozostać ze mną w kontakcie, wiedzieć, kiedy pojawi się kolejny odcinek, czego będzie dotyczył i co tam w ogóle słychać, to jestem na Instagramie smaczne.go oraz na Facebooku Małgosia Zmaczyńska Podcasty, liczba mnoga, bo nagrywam jeszcze jeden podcast, podcast radioaktywny. Nie przedłużając, bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia już niedługo.